Ty powiedziałaś, że ty nie lubisz oglądać wywiadów ze sobą, ale za to kochasz śpiewać. I na którym miejscu są nagrywania nowych utworów, bo wiem, że to się właśnie dzieje? Kiedy też musisz łączyć to z pracą na planie, z macierzyństwem, o którym też powiedziałaś? Przyznam szczerze, że zanim zaczęłam nagrywać nowy materiał, skończyłam już serię, więc dopiero po. Bo jednak Dzięki twoim umiejętnościom logistycznym, czy tak akurat życie zrobiło? Nie, no to musiałam to po prostu poukładać, bo nie było to może pomiędzy jeszcze tam coś i czasami jak nie miałam planu zdjęciowego, no to żeśmy coś kombinowali z muzyką, ale to zawsze tak ciężko idzie z tą muzyką, bo to trzeba wszystkich producentów, sama też od siebie wymagasz i to dlatego czasami ten proces tak długo trwa? Bo ciężko po prostu to wszystko zgrać w terminach, bo gdybym była na miejscu i gdybym mieszkała w Warszawie i tu była moja rodzina, wszystko to by było łatwiej. Natomiast no, takie podróżowanie, tu ja przyjeżdżam, ja nastawiam się, że mamy studio, a po czym oni odwołują, bo na przykład, nie wiem, musieli gdzieś pojechać, czy coś chorzy, a ja przyjechałam specjalnie i coś. No jakieś takie rzeczy, no nie jest to łatwy proces dla artysty. Widzisz już to końcowe światełko, to, że ten efekt się zbliża muzyczny? Płyta jeszcze absolutnie nie. Mam dużo numerów, ale to jeszcze do płyty jeszcze. Natomiast singiel jeszcze w tym roku, to na pewno.